Cześć. W tym filmie pokażę, jak zmodernizować oprawę oświetleniową ze świetlówkami liniowymi na tubę LED. Zapraszam do oglądania. Tuba LED, zwana inaczej świetlówką LEDową, którą wymienimy w tym filmie, ma zasilanie jednostronne. Zasilacz w tubach jednostronnie zasilanych umieszczony jest po stronie napisów. Jest tu też informacja o tym, że można ją stosować z balastem magnetycznym oraz że nie nadaje się do zastosowania w oświetleniu awaryjnym. Przy pinach mamy oznaczenie N i L i te styki służą do podłączenia zasilania tej tuby. Niektórzy producenci do tuby dołączają specjalną zworkę, którą stosujemy zamiast zapłonnika. W każdym ze sposobów podłączenia tuby LED należy wyeliminować kondensator, który służył do kompensacji mocy biernej. Pozostawienie kondensatora spowoduje zmniejszenie wartości współczynnika mocy. Inaczej mówiąc, moc świetlówki nie będzie w pełni wykorzystana. Racjonalne jest więc usunięcie kondensatora. Z kolei dławik, statecznik, przy zasilaniu tuby LED nie ma indukcyjności z powodu prostowania prądu zasilającego przez tubę. Dla układu elektrycznego jest on zwykłym przewodnikiem. Kolejnym sposobem podłączenia jest całkowite wyeliminowanie statecznika i kondensatora. Zamiast zapłonnika używamy zwory. Z kolei ten sposób oprzewodowania jest zalecany do stosowania z powodu wbudowanego, jeżeli oczywiście jest w danym typie tuby, odpowiednio dobranego zabezpieczenia nadprądowego. Są też typy świetlówek, które zasilane są w ten sposób. A to najprostszy sposób podłączenia, czyli bezpośrednie podłączenie do zasilacza tuby LED. Ten sposób wykorzystam do przeróbki oprawy świetlówkowej. Sposób ten generalnie polega na całkowitej eliminacji wszelkich podzespołów, które znajdują się w oprawie świetlówkowej. Demontujemy świetlówki, zapłonniki, stateczniki i kondensatory. Zostawiamy tylko gniazda. Wykorzystam tylko niektóre przewody do zasilania. Do podłączenia tuby LED wykorzystam pojedyncze gniazda. Do tych gniazd można byłoby podłączyć nowe przewody, ale ich demontaż wiąże się z ryzykiem połamania mocowań. Aby można było wykorzystać podwójne gniazdo, w której był zapłonnik, należałoby to gniazdo zapłonnika zmostkować. Posłuży ono tylko do podtrzymania tuby. W sumie trzeba by się zastanowić, czy jest sens przerobienia oprawy świetlówkowej
na oprawę, w której zastosujemy tuby LED. Czy ma to uzasadnienie ekonomiczne? Trzeba wziąć pod uwagę to, że mimo zastosowania nowoczesnych tub LED, nadal będziemy mieli starą oprawę. Przy tym typie połączenia trzeba też zwrócić uwagę na to, że odwrotne założenie tuby LED spowoduje zwarcie w lampie. Oprawa zmodernizowana, pozostało nam jeszcze sprawdzić poprawność połączeń i można już używać starej oprawy z nowymi tubami LED. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie ma już charakterystycznego startu świetlówek i znacznie mniejszy pobór mocy. Tuby LED włączają się od razu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!